Witajcie. Właśnie pan prezes Kosiniak-Kamysz postanowił, że my i nasze dzieci do patriotyzmu i do wychowania patriotycznego potrzebujemy ustawy. Na początek swoisty disclaimer. Ja nie mam nic przeciwko patriotyzmowi, przeciwko wychowaniu w duchu patriotyzmu. Natomiast uważam, że za diabła nie potrzebujemy w tym celu żadnej ustawy. Na końcu tego komentarza wyjaśnię, dlaczego w swojej istocie pomysł ustawy o wychowaniu patriotycznym jest niepatriotyczny. Ale mówię, to za chwilę. Uważam, zacznę od tego, że według mnie ten pomysł, ta ustawa to wyraz pogardy dla społeczeństwa i protekcjonalnego stosunku do społeczeństwa, do nas wszystkich. Pewnie nie potraficie wychować swoich dzieci w duchu patriotycznym, to my napiszemy wam ustawy, żebyście wiedzieli, jak to powinno wyglądać. Chciałem tylko nieśmiało panu prezesowi zwrócić uwagę, że nie potrzebowali ustawy o wychowaniu patriotycznym ci, których chwałę opiewał wczoraj w swoim wystąpieniu. Ci, którzy oddawali życie, żeby ocalić Polskę, niepodległość przed nawałą rosyjsko-bolszewicką. Nie potrzebowali ustawy o wychowaniu patriotycznym ci, których pamięć wspominaliśmy 2 tygodnie temu, w 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Nie potrzebowali ustawy o wychowaniu patriotycznym członkowie Solidarności, KOR-u i podziemia, działacze podziemia. Nie potrzebowali ustawy o wychowaniu patriotycznym tych, ci, którzy 15 października zeszłego roku, broniąc Polskę przed zamordyzmem, głosowali na partię ówczesnej opozycji, dzisiejszej koalicji. Nie potrzebowali ustawy ci, którzy głosowali także na trzecią drogę. Bardzo wielu z nich nie przecież z miłości do Hołowni i do Kosiniaka, ale z chęci powstrzymania PiS-u. Czyli był to akt czystego, oczywistego patriotyzmu. Panie prezesie Kosiniak, ustawy patriotycznej nie potrzebowali Wicenty Witos, Władysław Kiernik, Bagiński, Stanisław Mikołajczyk. Zgaduję, że ustawy o wychowaniu patriotycznym nie potrzebował też niejaki Kosiniak-Kamysz, ani dzieci Kosiniaka-Kamysza. Panie prezesie Kosiniak, ja takiej ustawy też nie potrzebuję i nie dziękuję. Dzieci wychowałem w duchu patriotycznym, dałem radę, ponieważ podobnie jak ogromna większość Polaków, więc dziękuję. One też dadzą radę z wychowaniem swoich dzieci w duchu patriotycznym, jak te dzieci będą miały. Dadzą radę spokojnie, ustawa nie jest im potrzebna. Panie Kosiniak, ustawy o patriotyzmie nie potrzebowali ci, którzy latami harowali, żeby wystartować w igrzyskach w Paryżu. Harowali jak woły, a przypominam, że pan im gratulował, kłaniał się w pas za ich sukcesy, słusznie zresztą. Robili to, trenowali i występowali, bo mają łzy w oczach, jak słyszą Mazurka Dąbrowskiego, że ich największym marzeniem było zobaczyć biało-czerwoną flagę na maszcie, usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego, a jak jedno i drugie się nie uda, to przynajmniej mieć ten honor, zaszczyt wystąpienia w koszulce z orłem na piersi. Mówię, nie potrzebowali ani ustawy, ani lekcji patriotyzmu do tego i egzamin oczywiście zdali. Ustawy o wychowaniu w duchu patriotycznym nie potrzebują Amerykanie, którzy śpiewają Land of the Free and Home of the Brave w swoich hymnie. Nie potrzebują Francuzi, którzy śpiewają Marsyliankę. Nie potrzebują Brytyjczycy i Anglicy, gdy śpiewają God Save the King. Nie potrzebują Szwedzi, gdy śpiewają Du Gamla, Du Fria, Du Fjallhöga Nord. Nie potrzebują Włosi, gdzie śpiewają Frateri d'Italia. Nie potrzebują
nawet Hiszpanie, nie tylko dlatego, że ich hymn jest bez słów. W tym waszym PSL-owskim pomyśle ustawy o wychowaniu patriotycznym ja dostrzegam wyraźny rys mentalności komunistycznej. Jest problem, to przyjmiemy ustawę, powołamy komitet, zwołamy plenum, przyjmiemy uchwałę, rezolucję albo zwołamy zebranie aktywu. Przypomina się serial z serialu Dom. Na polu serial nawiązuje do tematyki rolniczej, więc wy PSL-owcy powinniście zrozumieć. Na polu gniją ziemniaki i buraki. Co się najpierw zbiera? Aktyw. Był to oczywiście, była to aluzja w tym dowcipie do do porządków z lat 50., ale niestety przenosicie ślady tej mentalności do tej ustawy. Słyszymy też, że w ustawie ma być napisane, gdzie dzieci mają jeździć na wycieczki szkolne. Ja się, panie prezesie Kosiniak-Kamysz, zgadzam, że polskie dzieci, jeśli nie szczególnie jak nie stać na to ich rodziców, powinny pojechać na wycieczkę szkolną do Gdańska, zobaczyć Westerplatte, przyjechać do Warszawy, zobaczyć Pałac w Wilanowie, Łazienki, Muzeum Polin, Umschlagplatz, Muzeum Powstania Warszawskiego, pojechać do Krakowa, zobaczyć Wawel, niedaleko Krakowa, Oświęcim. Pełna zgoda, tylko po diabła do tego ustawa. Naprawdę nie jest wcale potrzebna. Nie widzę najmniejszego problemu, żeby Ministerstwo Edukacji, bo to ono się zajmuje edukacją, a nie Ministerstwo Obrony, wydało instrukcje i sugestie dla szkół, że w razie rozpatrywania lokalizacji ewentualnie wycieczek szkolnych, wziąć pod uwagę sugestie ministerstwa, sugestie, nie polecenia, nie nakaz, nie rozkaz, sugestie, żeby dzieci w miarę możliwości odwiedziły właśnie Kraków, Oświęcim, Warszawę z jej miejscami, z Gdańskiem, Westerplatte. To wszystko jest do zrobienia, tylko do jasnej cholery, po diabła do tego ustawa. Dalej mam pytanie, czy pan, panie Kosiniak, jest ministrem obrony, czy ministrem do spraw aborcji i wychowania patriotycznego? To nie do końca to samo. Wydaje mi się, że tak słyszałem, że paręset kilometrów stąd, na wschodzie, toczy się wojna. Wydaje, czy szczytem bezczelności byłoby oczekiwanie, że minister obrony w kraju sąsiadającym z krajem, którym toczy się wojna, będzie zajmował się wojskiem obronności, a nie obronnością, a nie pierdołami, które obywatelom do niczego nie są potrzebne. Nikt według mnie tej ustawy nie potrzebuje. Potrzebuje jej wyłącznie PSL, który chce pokazać, jaki jest patriotyczny. Więc to nie jest żadna ustawa o wychowaniu patriotycznym. Jest to ustawa o tym, że PSL jest ultrapatriotyczny i Kosiniak jest bardzo patriotyczny. A sobie mówię, do tego wystarczy uchwała Rady Naczelnej PSL. Pomysł jest głupi, ale jak większość pomysłów w polityce ma jakieś szersze tło, szerszy kontekst i jakiś cel, zwykle cyniczny. O co chodzi w tej ustawie? No według mnie o to, żeby stworzyć polityczny kłopot koalicjantowi. Mówię, pomysł jest głupi, ale jak wejdzie pod obrady Sejmu, że ci, którzy chcą nam, obywatelom, fundować musztrę i tę stresurę patriotyczną, zaaplikują całej Polsce szantaż patriotyczny. Albo popieracie naszą ustawę, czy ustawę PSL-u, jesteście patriotami,
albo nie popieracie i jesteście zdrajcami, Niemcami, Żydami, zwolennikami Arabów, cholera wie jeszcze. Więc jest to pseudopatriotyczny szantaż, który zejdzie na poziom ściśle polityczny. Za chwilę się zacznie licytacja, a jak w szeregach Koalicji Obywatelskiej odezwą się racjonalne głosy, że ta ustawa to pomyłka, chucpa i nonsens, to zacznie się wrzask, że wy nie jesteście patriotami, a my jesteśmy. Będą wrzeszczeć PSL-owcy wspólnie z członkami, posłami PiS-u i posłami Konfederacji. Będzie się jak zwykle odbywało się typowe sejmowe nonsensowne mordobicie. I tak po drodze ustawa o wychowaniu patriotycznym stanie się wielkim, największym prezentem dla tych, którzy widzieliśmy przez te 8 lat, mają gęby pełne Polski i patriotyzmu, a kieszenie pełne kasy ukradzionej wcześniej Polakom. W swoim czasie, chyba to było jeszcze za pierwszego PiS-u, pan Suski Marek, wybitny intelektualista z PiS-u, mówił o tym, że PiS-owcy są genetycznymi patriotami. Przez 8 lat, dzień w dzień, widzieliśmy, na czym polega ten genetyczny patriotyzm. Ja nie ukrywam, że po ludzku bardzo się boję genetycznych patriotów. W ogóle tych kryteriów genetycznych nie bardzo lubię, bo mi się za bardzo z Alfredem Rosenbergiem kojarzą. Genetyczni patrioci to są wszystko narzędzia szpicruta i knut, narzędzia do szantażu i do stawiania wroga politycznego pod ścianą. Czyli nie ustawy o patriotycznie, a na końcu mamy wniosek prosty. Ustawa o wychowaniu patriotycznym służyć będzie w praktyce w największym stopniu tym, którzy pokazali przez 8 długich lat, że z patriotyzmem prawdziwym nie mają absolutnie nic wspólnego, nawet jeśli gęby mają polską biało-czerwoną flagą, honorem ojczyzny i Bogiem wypełnione i wykrzyczane od rana do wieczora. To tylko tyle. Więc dajmy sobie spokój z tym, bo będzie z tego wyłącznie awantura. Nikt jej nie potrzebuje, z wyjątkiem wrogów Polski, demokracji i patriotyzmu. Miłego dnia.